Na cześć i chwałę Panu Bogu, Wszechmogącemu w Trójcy Święty Jedynemu i na pożytek nasz zbawienny, czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza, na święto świętego Józefa z Kupertynu, lekcję wyjętą z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym jako miedź dźwięcząca albo cymbał brzmiący. I gdybym miał dar proroctwa, znał wszystkie tajemnice i posiadł wszelką wiedzę, a wiarę miałbym taką, iżbym przenosił góry, a miłości bym nie miał, niczym nie jestem. I gdybym na żywienie ubogich rozdał wszystką majętność swoją, a ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie działa obłudnie, nie nadyma się, nie łaknie czci, nie szuka swego, nie wpada w gniew, nie pamięta urazy, nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale współweseli z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko wytrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, chociaż proroctwa się skończą, choć zniknie dar języków, choć przeminie wiedza. Ewangelię zapisaną u świętego Ewangelisty Mateusza, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu Jezus mówił do przedniejszych kapłanów i faryzeuszy w przypowieściach, mówiąc: podobne stało się królestwo niebieskie człowiekowi królowi, który sprawił gody małżeńskie synowi swemu i posłał sługi swoje, aby wezwać zaproszonych na gody, a nie chcieli przyjść. Potem posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę mą przygotowałem, pobite moje woły i co było karmnego i wszystko gotowe, przybywajcie na gody. Ale oni, nie dbając o to, odeszli. Jeden do posiadłości swojej, a drugi do kupiectwa swego. A pozostali pochwycili jego sługi i zelżywszy ich, zabili. Gdy to posłyszał król, rozgniewał się i posławszy wojska swoje, wytracił onych mężobójców, a miasto ich podpalił. Wtedy rzekł sługom swoim: gody wprawdzie są gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstaje dróg, a kogokolwiek znajdziecie, wzywajcie na gody. I słudzy jego, wyszedłszy na drogi, zgromadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I napełniła się sala godowa biesiadnikami. A wszedł król, aby zobaczyć biesiadników, i ujrzał tam człowieka nieprzyodzianego w szatę godową. I rzekł mu: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając szaty godowej? A on milczał. Wtedy rzekł król sługom: związawszy mu ręce i nogi, wrzućcie go do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wielu jest wezwanych, lecz mało wybranych. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. Miał Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szanowni nauczyciele, drodzy uczniowie, święty Józef z Kupertynu, patron dnia dzisiejszego, był człowiekiem, który z trudem ukończył szkołę podstawową. Gdy po tej mozolnej walce z edukacją na poziomie szkoły podstawowej zechciał wstąpić do klasztoru i zgłosił się do zakonu franciszkanów, to nie chciano go przyjąć. Później spróbował u kapucynów, czyli innej gałęzi franciszkańskiej. Ci faktycznie przyjęli go. Jednak po kilku miesiącach już wyrzucili go z klasztoru, ponoć powiedziawszy, że on nawet zmywać nie potrafi. Ten święty Józef z Kupertynu jest dzisiaj świętym patronem lotników i studentów zdających egzaminy. Jak to się stało, że ten tak bardzo niepozorny młody człowiek stał się patronem wszystkich lotników, pilotów i jednocześnie studentów? Otóż nie poddał on się. Pomimo tych wielkich trudności wciąż na nowo próbował wstąpić do klasztoru i faktycznie za którymś razem udało mu się. Udało mu się wstąpić do franciszkańskiego klasztoru. Ponoć przyjęto go trochę z litości. Jednak w jakiś sposób nastąpił pewien postęp. Okazało się, że
nasz bohater, nasz święty dnia dzisiejszego faktycznie robił pewne postępy i w tych rzeczach praktycznych, i również w studium. Także nawet postanowiono go w tym zakonie franciszkańskim dopuścić do studiów, tak, aby mógł przygotować się do zostania kapłanem. I przy ogromnej pracy, powiem, ewidentnie nie miał on zdolności intelektualnych, przy ogromnej pracy, przy wielu porażkach udało mu się w końcu, został wyświęcony na kapłana. No i wtedy zaczęły się dziać te rzeczy, dzięki którym w ogóle dzisiaj o nim usłyszeliśmy. Otóż święty Józef z Kupertyno był człowiekiem od samego początku bardzo pobożnym. Był człowiekiem na początku mocno niezdarnym, nieszczególnie inteligentnym, ale miał wielkie samozaparcie, miał wielką gotowość do pracy, wielką gotowość do walki. Nie zrażał się tymi przeciwnościami, tylko szedł wciąż naprzód i był człowiekiem po prostu głęboko kochającym Pana Boga. I doszło do tego, że Pan Bóg zechciał, aby zadziały się wokół niego niezwykłe rzeczy. Zechciał, aby ten nasz święty Józef zaczął wpadać w ekstazy. I to niestety nie tylko w trakcie modlitwy, ale zdarzało mu się nawet, że w trakcie rozmowy ze współbraćmi, gdy ktoś wspomniał o Panu Jezusie, to nagle nasz święty się zawieszał. I to jeszcze może nie byłoby nic niezwykłego. Problem zaczął się wtedy, gdy zaczynał lewitować. I faktycznie mu się to zdarzało i zdarzało mu się to dosyć często i mnóstwo było świadków tego. Zdarzało mu się często w trakcie mszy świętej, że właśnie zaczynał lewitować i w ogóle nad tym nie panował. To znaczy po prostu unosił się w powietrze. Ludzie oczywiście zamarli w milczeniu. Jakiś czas wisiał. Wszyscy czekali, co się dalej wydarzy. No i w końcu opadał na ziemię. Niestety czasem nie do końca w tym miejscu, w którym wcześniej stał. Także zdarzało się nawet, że po takiej lewitacji wylądował na ołtarzu. Działo się to, były to rzeczy faktycznie dosyć wyjątkowe i tak jak dzisiaj wydaje nam się to może dosyć zabawne, tak wtedy dla jego współbraci wcale śmieszne to nie było, bo wzbudzało to wielką sensację do tego stopnia, że zainteresowała się nim święta inkwizycja. Ktoś zaczyna latać w trakcie mszy świętej i na koniec jeszcze ląduje na ołtarzu. No nie jest to nic zwykłego. I tak wytoczono mu proces. Inkwizycja badała, co tam się dzieje. Proces trwał długo, ale w końcu uniewinniono go. Stwierdzono, że tam nic złego się nie dzieje, nie widać żadnego działania złego ducha. Wszystko wskazuje na to, że po prostu dochodzi do takich niezwykłych zjawisk, takich cudownych zjawisk ze względu na jego głęboką miłość do Pana Boga. Oczywiście w międzyczasie ten święty stał się bardzo znany. Ludzie z całego świata pielgrzymowali tłumnie, aby zobaczyć, jak odprawia mszę świętą. I wcale jego współbracia z tego powodu nie byli zadowoleni, bo było to raczej ciekawskie zbiegowisko niż jakaś faktycznie pobożna pielgrzymka. Dlatego zabroniono mu publicznie odprawiać mszę świętą, dlatego przenoszono go z klasztoru do klasztoru, żeby ludzie nie wiedzieli, gdzie go szukać, ale oczywiście mimo wszystko się dowiadywali i jakoś tam do niego docierali. Między innymi nasz przyszły król z dynastii Wazów, Jan Kazimierz, zanim jeszcze został królem, rozmawiał ze świętym Józefem z Kupertyno i ponoć miał go zapytać, czy zostanę królem. I miał usłyszeć odpowiedź: tak, ale wcale nie będzie to dla ciebie przyjemne. I tak też faktycznie się stało. Tak przenoszony z klasztoru do klasztoru, uciekając niejako przed ciekawską rzeszą pielgrzymów, święty Józef z Kupertyno dokończył swojego żywota. Myślę, że już wiemy, dlaczego został patronem lotników. Został również patronem studentów zdających egzaminy, właśnie ze względu na swoje wielkie samozaparcie, na tą gotowość, żeby dążyć do celu pomimo wszystko. On był ewidentnie człowiekiem bardzo mało uzdolnionym. Był człowiekiem bardzo prostym, ani na poziomie naukowym, ani na tym poziomie praktycznym nie wyróżniał się zupełnie niczym. Ale właśnie jego zechciał Pan Bóg obdarzyć tak wyjątkowymi darami, co nam pokazuje, że nie jest ważne, ile otrzymaliśmy darów. Nie jest ważne, jakie mamy talenty tak naprawdę wobec Pana Boga, ale ważne jest, co z nimi robimy. Ważne jest, jak staramy się je wykorzystać. I ten tak skromnie obdarowany w tych zwykłych, naturalnych talentach przez Pana Boga
młody chłopak z Włoch stał się tym wielkim świętym. Stał się pomimo wszystko tym wielkim świętym, pomimo tego, że wydawało się, że właśnie nawet zmywać nie potrafi. My chcemy z tego wyciągnąć wniosek, że chociażby nam się wiele rzeczy nie udawało, chociażbyśmy nie stwierdzali u siebie jakichś wielkich talentów, pamiętajmy o tym, że najważniejsze jest to, jak je wykorzystamy. A jeśli mamy te talenty, dostrzegamy jakieś wielkie, piękne talenty, to tym bardziej pamiętajmy o tym, że jest to wielka odpowiedzialność i że naszym zadaniem jest naprawdę te talenty wykorzystać. Nie jest ważne, kto jak wielkie uzdolnienia otrzymał, ale co z nimi zrobił, jak bardzo nad nimi pracował. Myślę, że warto również w szkole przy okazji sprawdzianów wspominać o świętym Józefie z Kupertyno, który tak ciężko wojował z tą edukacją, który tak bardzo się namęczył najpierw, żeby skończyć szkołę podstawową, a później, żeby skończyć studia, które z tak wielkim trudem jednak dokończył tego dzieła. Pomimo wszystko, pomimo tych wszystkich przeciwności i tak jest dla nas pięknym, pięknym wzorem i przykładem. Z jednej strony wytrwałości, a z drugiej strony tego wzorem, przykładem tego, że Pan Bóg chętnie wykorzystuje to, co małe w oczach tego świata. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.